To, co, właściwie to, co możemy tylko zrekonstruować na podstawie szkieletu, to jest tylko sposób, to się nazywa mastykacja, czyli sposób obróbki pokarmu zębami, no i lokomocja, czyli to, w jaki sposób może się człowiek poruszać. Cała reszta to jest czysta interpretacja, nie wiemy. Natomiast te dwa elementy, jeżeli je uwzględnimy, to skamieniałości nam bardzo wyraźnie albo wpadają w kategorię małpich, albo w kategorię ludzkich. Zatem nie ma przejścia. Zresztą nawet taki stwór, który miałby się poruszać częściowo ludzko, w sposób ludzki, a częściowo w sposób małpi, byłby niemożliwy i to po prostu zostały przeprowadzone pewne badania przez naukowców, którzy obliczyli i na przykład, że ten stwór byłby niewydajny energetycznie i tak dalej, więc generalnie ja nie chcę tutaj wnikać w te szczegóły, ale chodzi mi o to, że biologia czy paleontologia nie przesądza ani na jedną, ani na drugą stronę w tej kwestii. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy nawet taki ciąg właśnie małpy, później różne małpy, gatunki małp, później w czasie pojawiają się jakieś tam małpy wyprostowane, no a na końcu mamy jakieś takie stwory, które już tworzą powiedzmy sztukę, więc czy technikę mają, więc powiedzmy, że to już są ludzie. No i w związku z tym mamy pełny taki wachlarz, tak jak się na tych rysunkach przedstawia, że jest wachlarz stworzeń od małpy do człowieka. Nawet zakładając, że takie coś by istniało, chociaż nie istnieje, to jest tylko wyobraźnia paleontologów niektórych, to i tak to nam nie dowodzi ewolucji człowieka od małpy. To nam tylko dowodzi, że takie stwory istniały w takim czasie, ale to, że jeden powstał z drugiego, no musielibyśmy znać mechanizmy, na jakiej zasadzie ta ewolucja miałaby postępować w tym kierunku. Przecież człowiek jest mniej wydajny energetycznie w kwestii lokomocji, ma mniej wydajną lokomocję niż na przykład małpa. Więc jeżeli przyjmujemy zasady darwinizmu, że przetrwa lepiej dostosowany, no to małpa by przetrwała, nie człowiek. A zatem ewolucja nie mogłaby postępować w kierunku małpy. I to dotyczy wielu innych elementów. Człowiek po prostu jest najbardziej bezbronnym stworzeniem, dlatego że człowiek ma rozum. I rozumem uzupełnia braki, że tak powiem, swojej biologii, fizyki, ciała. Człowiek ma najbardziej uniwersalne ciało, ale przez to jest najmniej dostosowany do jakichkolwiek warunków. Dopiero się dostosowuje poprzez tworzenie narzędzi i swoich ciuchów, znaczy umiejętności tak, i tak dalej. Przede wszystkim narzędzia i ubranie i tak dalej. To człowiek pierwotny. Dzisiaj już mamy technikę, która nam umożliwia, prawda, poruszać się szybciej niż jakiekolwiek zwierzę, latać wyżej niż jakikolwiek ptak, pływać głębiej niż jakakolwiek ryba i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wynika z rozumu. A zatem jeżeli człowiek miałby przetrwać, to najpierw musiałby mieć rozum, a zatem nie mógłby być hominidem, tylko już od razu byłby człowiekiem, prawda? Ale z kolei małpa nie może mieć rozumu, bo to by oznaczało, że miałaby duszę ludzką, a ciało zwierzęce, a to też jest niemożliwe. Dusza ludzka może się połączyć tylko z ciałem ludzkim, więc a to wynika z filozofii, akurat tutaj musielibyśmy wejść w kwestie filozoficzne. A zatem dzisiaj musimy zapytać właśnie jak powstał człowiek i ja myślę, że po prostu jako chrześcijanie musimy powrócić do takiego rozumienia pochodzenia człowieka, jak rozumiał to Kościół przez 2000 lat. Cała tradycja Kościoła, czerpiąc z Pisma Świętego i wychodząc z tradycji żydowskiej, mówiła o stworzeniu zarówno ciała, jak i duszy ludzkiej, nie tylko duszy ludzkiej. Dzisiaj popularny pogląd mówi, że ciało sobie wyewoluowało, a Bóg nadał temu ciału duszę ludzką. Ale ten pogląd jest trudny filozoficznie, trudny z biologicznego punktu widzenia, a z punktu widzenia wiary jest po prostu niezgodny z tym, co mówili ojcowie Kościoła, tym, co mówi święty Tomasz i tak dalej. Ktoś mógłby zarzucić, no dobrze, ojcowie Kościoła, co oni wiedzieli o świecie, co oni wiedzieli o nauce, co oni wiedzieli o paleontologii, co święty Tomasz wiedział w tamtych czasach, nauka, co oni w ogóle wiedzieli na ten temat. Jakby znali nasze odkrycia naukowe, to by dzisiaj oczywiście zaakceptowali ewolucję człowieka od małpy. Ale zaraz, chwileczkę. Ja znam ten argument, ale ja się z tym argumentem nie zgadzam, ponieważ odkrycia naukowe
nigdy nie przekreślą nam możliwości stworzenia pierwszego człowieka. A jeżeli coś jest jeżeli mówimy o stworzeniu, czyli nadprzyrodzonym działaniu Boga i bezpośrednim, to to już należy do religii, prawda? A zatem już opuściliśmy sferę nauk przyrodniczych. Święty Tomasz mógł się mylić w kwestii geocentryzmu, bo to nie jest przedmiot wiary. On tego nigdy nie podawał jako prawdę wiary. On wierzył, że Ziemia jest w centrum świata, bo tak mówili naukowcy wtedy. I on szedł za zdaniem naukowców, przyjmował to. Z Pisma Świętego nie wynika geocentryzm. Obie teorie, i heliocentryzm, i geocentryzm mogą być zgodne z Pismem Świętym. Ale w kwestii powstania człowieka, Święty Tomasz i inni wielcy teologowie nie mieli wątpliwości, że to jest prawda wiary. Czyli oni mówili, że to jest prawda, w którą należy wierzyć. A jeżeli wierzyć, to nie ma znaczenia, jakie by były, prawda, tutaj spekulacje paleontologów czy naukowców generalnie. To jest prawda wiary. Można to porównać do prawdy o zmartwychwstaniu. No, naukowcy mogą przedstawić masę dowodów za tym, że nie może człowiek martwy powstać z martwych sam. I to dowody na to, że dziewica nie może urodzić dziecka, są przytłaczające z punktu widzenia biologii. A mimo wszystko chrześcijanie wierzą w te wydarzenia. No jest, można udowodnić naukowo, że 5000 ludzi nie nasyci się 5 chlebami. A jednak wierzymy, że tak się stało. Właśnie dlatego, że są takie wydarzenia w świecie fizycznym, które Pan Bóg, w których Pan Bóg działa i one przekraczają porządek fizyczny. Mimo, że zachodzą w świecie fizycznym, to jednak przekraczają porządek fizyczny. Na tym polega właśnie wiara chrześcijańska, że dopuszcza takie wydarzenia.